Oh, shit. Here we go again. Max Verstappen wins and it's a Red Bull 1-2. Charles Leclerc to miernota. Jeden z najbardziej przereklamowanych kierowców w historii F1, bez kitu. Ferrari postąpiło niesłusznie, że zastępują Carlosa Hamiltonem, a nie Charlesa. What did he say? Czy mówię to teraz w żartach, dlatego że Sainz poradził sobie w Japonii lepiej niż Leclerc i ogólnie Hiszpan radzi sobie aktualnie znacznie lepiej niż Charles? A jak za jakiś czas Monakijczyk wygra wyścig i będę go chwalił i mówił, że jest GOATem, to będziecie mogli mi pisać, że jestem hipokrytą? Oczywiście, że tak. I będę do tego gorąco zachęcał. Dobra, do Ferrari jeszcze w tym filmie wrócimy. Natomiast Grand Prix Japonii przyniosło nam ponowną wypierdolkę Williamsa i to kilkukrotnie, ogłuszenie Ricardo, akustyczne darcie Ria Lensa Strolla, płakanie Hamiltona, podium Ferrari, czyli wszystko to, co najlepsze w rajdach Formuły Pierwszej. No i właśnie w tym filmie omówimy sobie wyścig o Wielką Nagrodę Japonii 2024. Jeszcze korzystając z okazji, że ogląda mnie kilkadziesiąt tysięcy osób, to chciałbym chwilę ponarzekać. Bo przygotowując te moje wszystkie filmy, co jakiś czas zdarza mi się wchodzić na stronę Sky Sports, żeby zobaczyć, co tam nasi brytyjscy koledzy sobie wypisują, czy też mówią. Tak, wiem, szokujące, ale uwierzcie mi, czasami zamieszczają na swojej stronie coś interesującego. Problem z nimi zawsze miałem taki, że z racji, że są Brytyjczykami, to tworzą swój content dla Brytyjczyków, a nie dla Polaków, rodaków. I za każdym razem, jak widziałem na przykład jakiś interesujący nagłówek z ich strony i wchodziłem tam, to była blokada lokalizacyjna na dużą część materiałów wideo tam zamieszczanych. I tyle było z mojego dowiadywania się informacji z tych w pełni obiektywnych i profesjonalnych źródeł. Bo po prostu wykrywało, że jestem z Polski, a nie z United Kingdom i mi pokazywali, że nie dla mnie to. Co było zawsze dosyć uciążliwe i stąd moje narzekanie. Ale tutaj z pomocą przyszedł partner mojego kanału, NordVPN. VPN, jak na pewno wielu z was wie, to technologia tworząca zaszyfrowany tunel do bezpiecznego połączenia z internetem, chroniąca dane i ukrywająca prawdziwy adres IP użytkownika. Umożliwia to chociażby anonimowe i bezpieczne przeglądanie sieci, czy dostęp do treści ograniczonych regionalnie, tak jak na przykład w przypadku wspomnianej chwilę temu brytyjskiej strony. Od teraz, po połączeniu się przez NordVPN do serwerów na przykład w Wielkiej Brytanii, mogę bez problemu oglądać to, czego normalnie bym nie mógł. Dodatkowo robię to anonimowo i bezpiecznie, bo jestem odporny na wszystkie ataki jak phishing, DDoS, malware i inne mądre pojęcia, o których musiałem się uczyć kilka lat temu, będąc w technikum informatycznym. NordVPN zawiera ponadto takie funkcje jak Threat Protection, która blokuje wszelkie złośliwe oprogramowania w internecie, na przykład pobierając pliki czy wchodząc w różne podejrzane linki, czy na przykład funkcję Dark Web Monitor, która nieustannie skanuje wycieki hakerskie i wysyła ci alerty, jeśli twoje dane, takie jak hasła do stron internetowych, zostaną wystawione na sprzedaż, co w obecnych czasach niestety nie jest taką rzadkością. NordVPN przygotował specjalny link dla widzów mojego kanału, którzy też chcieliby bezpiecznie i anonimowo przeglądać internet. Więc wejdź w ten link, który znajduje się w opisie tego filmu, czyli nordvpn.com/rajdyformuły1 i skorzystaj z oferty NordVPN, zgarnij zniżkę i bez ryzyka korzystaj z VPN-a z 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy od Norda w razie czego. Ale teraz przejdźmy już do głównej części filmu, czyli Grand Prix Japonii 2024. Zacznijmy dokładnie od tego samego, czym zaczynaliśmy ostatni film, czyli od śmiania się z Williamsa. Bo po tym jak w trakcie Australii jeden z bolidów tego zespołu się zepsuł, dokładniej ten bolid Albona, to oni se go tam naprawiali i się wyrobili z naprawą na tę Japonię i przywieźli oba samochody. That's real nice. I kurwa, Formuła 1 oficjalnie pogratulowała zespołowi tego, że przywieźli oba bolidy na wyścig.
czajcie to, co to w ogóle jest? Naprawdę, żeby gratulować zespołowi tego, że przywiózł dwa działające bolidy na wyścig, to naprawdę, ten zespół musi być kurwa Williamsem. Ja pierdolę, ludzie, wszystko ma swoje granice. No ale dobra, dalej. To, co zrobił Williams, to na Japonię dał ten naprawiony bolid nie Albonowi, który był jego pierwszym, w cudzysłowie, właścicielem, tylko Loganowi. Więc nie dość, że zespół zabrał Loganowi w pełni sprawny bolid, dał go innemu kierowcy, który nie miał swojego samochodu, bo był zepsuty, to teraz jak go już naprawili, to nie dają go z powrotem Albonowi, tylko to Logan miał jeździć tym naprawionym. No ale teraz, przychodzi piątek, sierżant wsiada do tego bolidu w pierwszym treningu i co robi? Kurwa, rozpierdala ten bolid! Nie no, naprawdę, czasami szkoda mi słów na to, co robi ten zespół, jego kierowcy i... No ale właśnie dokładnie w połowie pierwszego treningu, praktycznie co do sekundy, Logan wziął i przyjebał w ścianę. To spowodowało czerwoną flagę, co oznaczało, że dwa weekendy pod rząd kierowca Williamsa był sprawcą czerwonej flagi w FP1. Po wznowieniu jazd finalnie najszybszy był Verstappen, Perez, Sainz. A i był to też debiut w Formule 1 jakiegoś Japońca w Toro Rosso, który jest juniorem Red Bulla i kierowcą Super Formuły. No, nieważne. Najlepsze było to, że Williams po tej wyjebce Logana nie był w stanie przygotować bolidu na drugi trening. W sumie to i tak zbyt wiele to nie zmieniło, bo ten trening to w ogóle beznadziejny był. Bo pierwsze 15 minut padało i nikt nie jeździł. Później trochę kierowców C przejechało, ale i tak mało kto jeździł i w sumie nic się nie działo ciekawego. Tutaj nie ma znaczenia, kto był pierwszy, bo i tak zdecydowana większość kierowców nie przejechała pomiarowego okrążenia. W sobotę w trzecim treningu już nie padało, więc kierowcy pojeździli normalnie, ale nic ciekawego się nie działo, oprócz tego, że Ricardo skończył tam, gdzie jego miejsce, czyli poza torem. Tak samo skończył Magnussen, ale finalnie najszybszy był Verstappen. Przechodząc do kwalifikacji, to w Q1 przy wyjazdach z pitlane Russell prawie wjechał w Piastriego, za co Mercedes dostał 5000 euro kary. No straszne. No nic się za bardzo też nie działo dalej, ale finalnie na koniec wyniki tej części były dosyć ciekawe. Bo odpadli Joe, Sargent, Magnussen, Gasly i Stroll. I na przykład taki Bottas był 8, a Joe był 20. Czy tempo Bottasa było spowodowane tym, że w końcu kiedyś wygrał wyścig na tym torze? A chuj wie. Ale też na przykład Estenba, drugi weekend wyścigowy z rzędu, wyszedł z Q1, a Gasly nie. Także potężny szczur wyjaśnia jakiegoś randomowego byłego kierowcę Red Bulla na to wychodzi. I też drugi weekend z rzędu cieszy się z wyjścia z Q2 jak małe dziecko, jak małe szczurątko. We are through, well done. Yeah! Woo! Natomiast Alonso był drugi, a Stroll odpadł w Q1, także... W Q2 niestety ani Bottas, ani Ocon nie zaliczyli dobrych czasów i odpadli. Razem z Ricardo, Hulkenbergiem i Albonem. Natomiast Alonso, jak to Alonso, czyli jak szef totalny, przeszedł dalej, ale tutaj to jest oczywiste, więc nie wiem po co w ogóle o tym mówię. Tak samo zresztą oczywiste jest to, że Yuki Tsunoda złomuje jakiegoś włoskiego Australijczyka kangura w tym drugim Toro Rosso, rozwalając go w każdych kwalifikacjach w tym roku. W ostatniej części kwalifikacji finalnie najszybszy był Verstappen, drugi był Perez, trzeci Norris, czwarty Sainz i dopiero gdzieś tam ósmy Leclerc, który mówił, że nie wie co się dzieje. That's the best that I can do. Honestly. Don't get it. No, ja też nie wiem niestety co się dzieje. Natomiast, jeśli chodzi o sam wyścig. Już na pierwszym okrążeniu Ricardo pokazał, że zasługuje na fotel. Fotel kurwa w mongolskiej Formule 4. What a Mongol I swear. Bo typ po prostu wjechał w Albona. Dosłownie. Później chyba po wyścigu Max w cooldown roomie mówił, że pewnie Albon był w blind spocie i go Ricardo nie widział, ale nie zmienia to faktu, że znowu Ricardo pojechał jak cymbał.
Serio, tylko czekać, aż młody Nowozelandczyk wsiądzie do Orleno bolidu. No ale to spowodowało czerwoną flagę, w trakcie której Hamilton założył hardy. W sensie zespół mu je nałożył. I to jest spoiler alert, bo później będzie na to narzekał. Na restarcie nic się zbytnio nie działo, Max mówił, że niby miał słaby ten restart, ale no dobra, whatever typie. Na 13 okrążeniu Hamilton zapytał swój zespół z własnej woli, czy ma przepuścić Jerzego. I zaraz po tym Mercedes faktycznie dał polecenie, żeby się zamienili pozycjami. Także dosyć szokujące. Lewis chyba jednak dojrzał. Albo po prostu wie, że o nic nie walczy w tym roku, więc ma wyjebane. Albo jedno i drugie. Na tym samym okrążeniu z wyścigu jako trzeci wycofał się Dżuganczu. W sumie to chuj wie dlaczego. Nie no, serio, nawet nie chce mi się sprawdzać, bo tak bardzo obchodzi mnie na tym etapie Sauber. Alpine z okrążenia na okrążenie jechało coraz gorzej i najpierw Tsubasa wyprzedził Gasly'ego w S-kach, a później w zakręcie pierwszym Bottas wyprzedził Ocona. Czy mnie to bawi? No, dokładnie tak samo jak w każdym filmie po wyścigach w tym roku. Tak, bawi mnie to. Bardzo podobnie Lando Norris wyprzedził jego starszego rodaka z Mercedesa, a później też Perez wyprzedził Hamiltona w 130R, a później jeszcze Carlos Sainz wyprzedził Hamiltona. Także znakomity był to wyścig dla Mercedesa. Przez chwilę Leclerc jechał na pierwszym miejscu, bo jako jeden z nielicznych nie robił jeszcze pit stopu, ale na 21 okrążeniu Verstappen go naturalnie objechał. I Hamilton, który przypomnijmy zmienił te opony na hardy podczas czerwonej flagi, zaczął narzekać na strategię i dosłownie rozkazał zespołowi zmienić ją. Także ponownie znakomity był to wyścig dla Mercedesa. Ogólnie Toto Wolff miał odpuścić ten wyścig, ale z racji na słabą kondycję jego zespołu postanowił jednak pofatygować się do Japonii. Natomiast chyba zbyt wiele to i tak nie dało. No i Hamiltona to też na przykład Alonso wyprzedził na 22 okrążeniu. Także na tym samym okrążeniu Ocon został poproszony przez zespół, że ej, weź może trochę szybciej jedź, co? A on odpowiedział, że już szybciej nie może. Okay, so man, we need to push now, please. Push now. I am pushing. What are you talking about? So we don't have the capacity. Na 23 okrążeniu kilku kierowców zjechało na wymianę opon i Toro Rosso zrobiło bardzo dobry pit stop swojemu kierowcy, przez co zyskał miejsca. I Tsunoda zachował się całkowicie nie jak Tsunoda i nieironicznie powiedział: job, guys. Well done. Thank you. Top job, guys. Top job. Na okrążeniu 26 Leclerc nie wytrzymał presji Pereza i dał się objechać, wyjeżdżając na pobocze. A okrążenie później Norris i właśnie Leclerc, którzy obaj walczyli o miejsce na podium, zjechali na pit stop. Obaj mieli praktycznie taki sam czas postoju, ale przy wyjeździe z pit lane Jerzy Russell wpierdolił się między tę dwójkę. Co prawda Norris go szybko objechał, ale i tak Jerzy to się zawsze wpierdala nie tam, gdzie jego miejsce. Valtteri Bottas pokazał, że chyba kiedyś był graczem Ligi Legend, bo zaczął reportować innego gracza, znaczy kierowcę. Jeszcze brakuje, żeby zaczął wyzywać Greków, hashtag PDK. Na 38 okrążeniu ponownie Sainz po pit stopie wyprzedził Hamiltona. Czy Ferrari żałuje teraz, że wyjebali Sainza i zastąpili go Hamiltonem na przyszły rok? Absolutnie kurwa nie. Hamilton to i tak idzie tam tylko dla celów marketingowych i dlatego, że John Elkann po prostu jest fanem Hamiltona. Dosłownie, gość płaci 100 milionów czy ile tam Lewis ma za rok, tylko dlatego, że Elkann jest fanem tego kierowcy. To w sumie czym się różni ta relacja od relacji idiotów i debili, którzy używają OnlyFans? A, no wiem czym, że w sumie w sytuacji Hamiltona z Ferrari to obie strony zyskają, a na OnlyFansie to w sumie wszyscy tylko tracą. Bo jedni tracą hajs, a drudzy, kurwa, godność. Na 42 okrążeniu Logan Sargeant wypierdolił się z toru po raz kolejny. Bruh. Tym razem nie wjechał w barierki, mógł jakoś wycofać i kurwa akurat wycofał się w jednym z najgorszych miejsc na torze, gdzie można wycofać. Ale hej, przynajmniej bieg wsteczny działa w Williamsie, a wiecie, trzeba szukać jakichś pozytywów.
Na 44. Sainz wyprzedził Norrisa, więc wyścig wyglądał tak, że oczywiście z przodu jechały dwa Red Bulle, a za nimi dwa Ferrari. I niezłe było to, że inżynier Sainza zachęcał go do walki z Charlesem, a inżynier Leclerca powiedział mu, że no nie walcz z Sainzem i weź go przepuść po prostu. Także zespół może nie żałuje tego, że podpisali Hamiltona, ale może żałują, że postawili na złego kierowcę w tym drugim bolidzie obok Hamiltona. Na 48. okrążeniu Lance Stroll wydarł ryja i wyśmiał cały swój zespół z własnym ojcem na czele, mówiąc, że ich bolid to jedno wielkie gówno. No nie wiem, Alonso jakoś sobie radzi, więc może to nie jest wcale problem bolidu. Dwa okrążenia później Jerzy prawie wypierdolił z wyścigu Piastriego, tak samo jak próbował zrobić to podczas kwalifikacji. I kurwa, Oscar to jest najbardziej spokojny kierowca w historii Formuły 1. Bo Jerzy przed chwilą prawie go zamordował, a ten po prostu powiedział, że no, on nie dał mi żadnego miejsca. Nie no, serio, jak się zastanawiacie, dlaczego ja bardziej lubię Piastriego niż jakiegoś tam Norrisa na kiju, to właśnie między innymi dlatego. No ale finalnie wyścig zakończył się z dwoma silnikami Hondy na dwóch pierwszych miejscach, więc Japońce zadowolone. Yuki dojechał na 10. miejscu, zdobył punkt, więc Japońce zadowolone. A po wyścigu sztuczna inteligencja pochwaliła strategię Ferrari, bo według niej jakby inaczej zrobili z pitstopami, to Leclerc skończyłby za Jerzym. Więc ja jestem zadowolony. A, no i oczywiście Carlos zakończył na podium, więc tym bardziej jestem zadowolony. No i generalnie wyścig był nawet ciekawy, ale wiadomo, wygrał Red Bull, więc no nie mogę dać więcej niż 6,5 na 10. Interesujące jest to, że Sainz opuścił cały jeden wyścig w tym sezonie, a mimo to jest tylko 4 punkty za Leclerciem. Obawiam się, że w którymś momencie sezonu Ferrari po prostu jasno postawi na Leclerca, żeby nie było tak, że kierowca, którego wypierdają, jest lepszy od tego, którego zostawiają. Ktoś może powiedzieć, że Ferrari nigdy by czegoś takiego nie zrobiło. No ta, bez kitu. Oczywiście, że nic by takiego nie zrobiło. Inna sprawa, że Leclerc zaczyna już serio coraz bardziej jeździć jak miernota, tak jak mówiłem na początku tego filmu. A w ogóle nie wspomniałem o tym, że Leclerc miał w tym Grand Prix numer 17 na kasku, żeby upamiętnić swojego ojca chrzestnego. No spoko, nie zmienia to faktu, że zaczyna jeździć jak miernota. Ale do tego też jeszcze nawiążę w dalszej części tego filmu. No ale i tak, albo Leclerc się ogarnie i zacznie lepiej jeździć, albo nic się totalnie nie stanie, bo i tak jest złotym dzieckiem Ferrari i ma kontrakt na kilka lat. Natomiast, skoro rozmawiamy już o miernotach, to porozmawiajmy o Hasie. A dokładniej ich szefie. Bo Ayo Komatsu powiedział podczas wywiadu dla Soy Motor następujące słowa. Fernando to najbardziej imponujący kierowca, z jakim pracowałem, ale także Robert Kubica, chociaż byłem z nim tylko przez rok, był jednym z tych kierowców, o których wiedziałeś, że mogą wnieść coś wyjątkowego. Wtedy myślałem, że będzie mistrzem świata, każdy dzień spędzał z inżynierami, bardzo interesował się Formułą 1. Co więcej, tak jak napisał Mr. White na łamach dziennika Echa Sanoku, Anthony Davidson miał powiedzieć, że w ciągu tygodnia lub dwóch rynek kierowców może eksplodować. I według mnie obie te wypowiedzi Davidsona i Komatsu nie są przypadkiem. To jest według mnie ciche potwierdzenie tego, co zapowiadało się już od długiego czasu. Robert Kubica robi powrót do F1 wraz z Hasem. Tym bardziej, że sam Robert jest gotowy. Ale czy na pewno? Może to tylko taka zagrywka Roberta, że tutaj udaje, że już ma podpisany kontrakt z Hasem, a tak naprawdę blefuje, żeby móc podpisać kontrakt z jeszcze lepszym zespołem. No i to sprawiło, że zacząłem się zastanawiać, z jakim zespołem Robert faktycznie mógłby wrócić na następny rok. No bo tak, Williams oczywiście całkowicie odpada, Robert nigdy tam nie będzie chciał wrócić. Haas, no to może tak, ale są po prostu lepsze zespoły. Toro Rosso, które już przecież ma Orlena, więc znajomości i kontakty są, no ale obawiam się, że to jednak będzie Tsubasa i Lawson. Sauber to chujowy zespół, więc na 2025 odpada, może od 2026 dopiero, tam też są kontakty w Szwajcarii, wiadomo, no ale jakby nie wiem, czy Robert tam będzie chciał jeździć. W Alpine też są znajomości i kontakty, ale
kto by chciał jeździć u tych francuskich pajaców. Więc tak naprawdę zostaje któryś z czołowych zespołów, przy czym Ferrari jest już w pełni obsadzone, McLaren też, więc de facto do wyboru zostaje Mercedes, Aston Martin lub Red Bull. Ja osobiście myślę, że Alonso przejdzie do Mercedesa i wtedy Robert zastąpi go w Astonie lub po prostu Robert zadzwoni do Toto i ogarnie sobie miejsce ponownie u boku Russella. O ile już tego nie zrobił, a pewnie to zrobił. Napiszcie w komentarzach, gdzie według was będzie Robert jeździł w Formule 1 w 2025. Jestem naprawdę ciekawy waszych opinii. A i chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które w poprzednim filmie zwróciły mi uwagę, że powrót nie pisze się przez U otwarte, tylko zamknięte. Dzięki chłopaki, naprawdę nie wiem co bym bez was zrobił, postaram się poprawić swoją ortografię na przyszłość. No ale teraz, kilka dni temu napisałem post na Facebooku, gdzie mogliście mi zadawać pytania. Też na grupie na Facebooku dla moich patronów dodałem taki sam post, tam też mogliście mi zadawać pytania. Wybrałem kilka pytań z fanpage'a i kilka z grupy i teraz na nie odpowiem. Pytań dostałem ponad 100, no tutaj odpowiem na kilka pytań tak jak mówiłem, ale planuję w kolejnych filmach odpowiadać na kolejne pytania. Więc jak nie odpowiem na twoje pytanie teraz, to obejrzyj też następny film, bo może tam odpowiem. Najpierw odpowiem na wszelkie pytania związane z sytuacją Ferrari, żeby zakończyć ten temat. Jeżeli Sainz w tym roku jeździ lepiej od Leclerca, to czy oznacza to, że cały czas miał potencjał być lepszym kierowcą i po prostu nie dowoził? Dlaczego Carlos Sainz jest tak niedocenianym kierowcą? Czy jest w top 8 najlepszych kierowców na gridzie obecnie? Dlaczego Leclerc jest mistrzem zesrania się metr przed kiblem? Otóż według mnie Charles jest lepszym i szybszym kierowcą niż Sainz, ale potrafi pokazać tę wyższość tylko w warunkach temu sprzyjających. Czyli po prostu kiedy bolid jest bardzo dobry. Bo jak sobie zobaczycie na przykład na rok 2022, szczególnie początek, no to przecież Leclerc jeździł lepiej niż Sainz i prawdopodobnie jeździł może i najlepiej, a na pewno właśnie najszybciej z całej stawki. Natomiast w momencie kiedy bolid jest słabszy, znacznie odstaje tempem od takiego Red Bulla, tak jak teraz, albo w ogóle tak jak w 2020 roku, to pojawia się presja i tak dalej, to Leclerc po prostu sobie nie radzi. Bo wiecie, Leclerc jeden sezon przejeździł w Sauberze i od razu wsiadł do Ferrari, gdzie wygrywał wyścigi. A Sainz najpierw jeździł w jakichś gówno zespołach i gówno bolidami przez kilka lat i dopiero później przesiadł się do Ferrari. Więc on już był przyzwyczajony do jeżdżenia w takich warunkach. Więc wiecie, żarty żartami z tą miernotą z Leclerca, bo dalej myślę, że obiektywnie jest lepszy od Sainza, ale po prostu nie w tej sytuacji, która teraz panuje. Czy Sainz jest niedoceniany? No nie wydaje mi się niby dlaczego. Wiecie, no Leclerc jest od zawsze kierowcą Ferrari, więc no głupotą by było wywalanie go z zespołu, skoro tyle hajsu w niego zainwestowali. A takiego Sainza to pewnie im nawet nie będzie zbytnio szkoda, skoro na jego miejsce wchodzi Hamilton. No i Hamilton to był must have dla Ferrari, a Leclerca nie powinni wywalać. Sainz jest w takim myślę, że to przejść obecnych kierowców, patrząc na formę na dzień dzisiejszy. I myślę, że to stwierdzenie nie jest jakoś bardzo szokujące. A Leclerc jak się ogarnie i zacznie jeździć tak jak powinien, to nie będzie raczej srał metr przed kiblem. No chyba, że w następnym roku Hamilton go całkowicie wyjaśni, to wtedy będzie to dosyć zabawne. Od kiedy oglądasz F1 i co tobą kierowało wybierając kibicowanie stajni z Maranello? Dlaczego Ferrari? Od kiedy oglądasz F1 i dlaczego kibicujesz Ferrari? Czy prawdą jest to, że zacząłeś oglądać F1 od debiutu jednorękiego Zawiadaki? Więc ja oglądam F1, tak jak wielu na pewno z was, od kiedy Robert zaczął jeździć, czyli ten powiedzmy 2006, ale bardziej 7 i 8 rok. Natomiast, no jak Robert zadebiutował, to ja miałem kurwa 7 lat, więc to nie było tak, że oglądałem, bo nie wiem, chciałem i se sam włączałem, tylko po prostu mój tata często oglądał Formułę 1, więc siadałem i oglądałem razem z nim. Później, jak Roberta w F1 nie było, to nie oglądałem w zasadzie prawie w ogóle Formuły 1, bo miałem inne rzeczy do robienia, jak na przykład zadania domowe z przyrki w podstawówce. Od tego powiedzmy 2011 roku przez kilka lat sporadycznie dosłownie oglądałem jakieś wyścigi, na zasadzie, że jak przełączałem kanały w telewizorze, czy trafiłem na jakąś mało legalną stronę ze streamami w internecie i akurat leciał jakiś wyścig, to se go oglądałem.
Ale nie śledziłem Formuły 1, nie obserwowałem żadnych kierowców ani nic takiego. I zmieniło się to na początku roku 2018. Po prostu jakoś sobie przypomniałem, że ej, taki sport jak F1 istnieje i po prostu zacząłem oglądać. No i tak, od początku sezonu 2018 zacząłem oglądać każdy wyścig, kwalifikacje, zacząłem śledzić newsy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest odpowiedź na pytanie od kiedy. A dlaczego Ferrari? No tutaj nie ma żadnej pięknej i romantycznej opowieści, po prostu zacząłem oglądać F1 w tym roku 2018 i stwierdziłem, że przydałoby się komuś kibicować. I najzwyczajniej w świecie wybrałem Ferrari. Nie ma w tym głębszego sensu, naprawdę. Ale z perspektywy czasu nie żałuję, bo zawsze mogłem skończyć jako jakiś puszkarz czy inny fan Mercedesa. Możesz wypierdolić jak Giga Kubica amatora z Wielkiej Brytanii w rajdzie Meksyku trzech kierowców z gridu. Którzy i dlaczego? George Russell, Lando Norris, Lewis Hamilton. Bo są Brytolami. Skąd u ciebie nienawiść do Brytoli i Mercedesa? Pozdrawiam. Musicie zrozumieć, że moje filmy to są filmy komediowe. Ich głównym celem jest dostarczenie wam humorystycznej rozrywki. Wszystko, co ja tutaj prezentuję, powinno być brane z przymrużeniem oka, jak to się mówi. Wiecie, to jest tak jak, nie wiem, kurwa, stand-uperzy czy inne kabaretowce. Wiadomo, większość z nich to bezbeki, chłop przebrany za babę i tak dalej. Ale jak na przykład taki Abelard Giza robi sobie żarty o Żydach, teraz to temat na czasie, to znaczy, że jest antysemitą? No, podejrzewam, że nie. Więc czy ja, robiący sobie żarty w moich filmach z Brytyjczyków, to od razu oznacza, że ich nienawidzę? No nie no, tutaj to akurat tak właśnie jest. Ja jestem z Krakowa. Pojedźcie sobie w piątkowy czy sobotni wieczór na rynek, to gwarantuję wam, że po 5 minutach też znienawidzicie Brytyjczyków. Nie no, a tak serio to zobaczcie, co jest pod każdym moim filmem napisane w opisie pod timecodami rozdziałów. Także cię pozdrawiam, Krystianie. Krystianie. Dlaczego taka nazwa? Perfidnie ją zajebałem. Otóż jak zacząłem oglądać tak na poważnie tę Formułę 1 w 2018 roku, to szukałem sobie jakiegoś forum dyskusyjnego na ten temat. A że wtedy nie było zbytnio jakichś grup na Facebooku czy fanpage'y tak jak teraz, to finalnie trafiłem na Wypok. To się później okazał być tak naprawdę ogólnie portal dla przegrywów, natomiast sam tag F1 to jest top tier. Jest tam na tagu co prawda trochę osób, które naprawdę powinny zostać zakute w kaftan bezpieczeństwa i wywiezione do Choroszczy. Swoją drogą, zostawcie panią Aldonę w spokoju, wy chore b***y. Ale generalnie, no tam sobie przeglądałem jakieś wpisy na temat Formuły 1 i dokładnie tam natrafiłem na nazwę rajdy Formuły 1. No i mi się spodobała. Więc później, jak tworzyłem fanpage na Facebooku, to po prostu ją zajebałem. Także taka jest historia nazwy moich profilów. Bardzo dziękuję moim patronom za wsparcie, w ostatnim czasie wielu was przybyło. Miałem przyjemność rozmawiać z kilkoma z was w cztery oczy, czy też raczej cztery uszy. I z tego miejsca pozdrawiam Izę, Franka i Miłosza. Doceniam każdego z was, nawet nie przez pryzmat samych donate'ów na Patronite, ale przez to, że jest ponad setka osób, która z własnej woli chciała mnie wesprzeć finansowo, bo po prostu lubi mnie i moją twórczość. Zatem dziękuję. I w tym filmie to tyle. Nara.